Otwieram 42. sesję Rady Miasta Pruszkowa w dniu 1 lutego 2018 roku. Witam bardzo serdecznie Pana Prezydenta, witam zastępców, witam skarbnika, sekretarza, witam koleżanki i kolegów radnych, mieszkańców Pruszkowa, witam zaproszonych gości, Panią Przewodniczącą Rady Seniorów. W posiedzeniu dzisiejszym uczestniczy 18 radnych, w związku z czym Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Do protokołu sesji z dnia 14 grudnia 2017 roku nie wpłynęły żadne uwagi. Uważam w związku z tym protokół za przyjęty. Przechodzimy do punktu 17 porządku obrad. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 5 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku. Czy są pytania? Bardzo proszę, Pan Radny Roszkowski. Panie Prezydencie, mam pytanie o zarządzenie nr 202 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rewitalizacji. Jaka to jest, czy to jest ten komitet, do którego były zgłoszenia kiedyś? Czego to dotyczy? Dokładnie do tego, do czego został komitet powołany i wynika to z uchwał, które podejmowaliśmy w ubiegłym roku, przystępując do programów rewitalizacyjnych. I wynika to również z programu rewitalizacji. W związku z tym musimy taki zespół powołać, który będzie się tymi sprawami zajmował. Czyli rozumiem, bo gdzieś się zgłaszałem do jakiegoś komitetu rewitalizacji, nie wiem czy to komitet, czy komisja, czy jak to się może by nazywało. No i właśnie zobaczyłem w tym zarządzeniu, że... jest złożony głównie z urzędników miejskich. A kiedy będzie jakby powołany ten społeczny? Nie wiem, czy komitet, jak to się będzie nazywało. Nie będzie społeczny. Żadnej informacji nie otrzymałem i właśnie zobaczyłem zarządzenie i no tak właśnie nie wiedziałem, o co chodzi. Tak, Pan Prezydent powołał komitet, w którym również są przedstawiciele i Rady, i organizacji społecznych. Jak tylko komitet się będzie zbierał, to na pewno będzie Pan powołał. Jeszcze mam pytanie do punktu 9. W sprawie obniżenia na okres 6 miesięcy czynszu dzierżawy. Teren znajduje się w Parku Potulickim. Czy to chodzi o ten bar przystań? Tak. A ten przetarg kiedy był ogłaszany? No, mniej więcej w okresie letnim ubiegłego roku, tak wydaje mi się. Niemniej ta inwestycja ma być realizowana tak kompleksowo, wyburzeniem tego starego obiektu i postawieniem nowego. Nowy najemca chce też doprowadzić tam sieć wodno-kanalizacyjną, bo tam kanalizacji nie było. Te wszystkie inwestycje wymagają przede wszystkim uzgodnienia z konserwatorem zabytków. I on nie mógł tej inwestycji wcześniej zacząć, ponieważ takich uzgodnień nie posiada. Ponieważ żeby nie było, nie prowadził tam tej przymierzalnej działalności, pewnym w drodze wyjątku zgodził się na obniżenie części czynszu, nie całego, tylko 50%. Tak, 50%. Dziękuję, akurat też chciałem zapytać, co było powodem, ale już uzyskałem odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Pan Radny Sieciński. Bardzo przepraszam, ja wydaje mi się, że w kwestii wolnych wniosków i interpelacji, więc może przekażę głos koleżance do... W pracy zarządu? Nie. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do punktu 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. Proszę, Pan Radny Sieciński, Pan Radny Mazur. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam takie pytanie, właściwie refleksję, bo, ale no, może nie pora na refleksję, pytanie.
trakcie ostatniej sesji bardzo dużo mówiliśmy o kwocie 44 milionów złotych. Ta kwota rzeczywiście elektryzuje. Natomiast o tej kwocie jakoś im dalej w las, tym ciszej. Ja chciałem zapytać, ponieważ przejrzałem projekt uchwały zmieniającej budżet i nie znalazłem śladu po 44 milionach, które były obiecywane, jako by miały wpłynąć do budżetu naszego miasta. Jakaś część miała rzekomo wpłynąć jeszcze w grudniu. W związku z tym, gdzie są te pieniądze i na co one zostały przekazane? No bardzo proszę, panie prezydencie, gdzie są te pieniądze? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni panie radni. Podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, tylko pieniądze mają. I my te pieniądze mamy. One zostaną ujawnione w momencie, kiedy będziemy rozdysponowali tak zwane wolne środki. Niebawem. Niebawem, czyli w ciągu, myślę, najbliższych 2 miesięcy. Rozumiem, że dżentelmeńska zasada pana satysfakcjonuje. Nie, proszę wybaczyć, ale akurat... No nie chcę tutaj odnosić się do pewnego znanego powiedzenia, jak się powinniśmy liczyć. Natomiast... W tej nabrzmiałej atmosferze. Natomiast, drodzy Państwo, tak już na poważnie, to czy pan prezydent chciałby doprecyzować, czy ta kwota wpłynęła na konto? Tak, proszę Państwa, oczywiście ta kwota wpłynęła na konto jeszcze w grudniu 2017 roku. A w kwocie netto? W kwocie netto, znaczy w kwocie brutto 44 miliony, ja mówię oczywiście w kwotach, prawda, ogólnej sumie, z czego 8 milionów też oczywiście ogólnie odprowadziliśmy do Urzędu Skarbowego, już odprowadziliśmy, bo jest po terminie, do Urzędu Skarbowego podatek VAT, bo naturalnie to była transakcja objęta podatkiem VAT. W związku z tym ponad 35, czy znowu ogólnie rzecz ujmując, 35 milionów pozostało na rachunku budżetu. Z tej kwoty, proszę Państwa, została zabezpieczona, znaczy one zostały oczywiście na koncie, wydzielone na koncie pomocniczym, czyli koncie środków niewygasających, gdzie pod koniec grudnia Państwo uchwalaliście uchwałę o stworzeniu takiego katalogu. Z tej kwoty zostały tam przekazane środki w wysokości 19 500 000 zł zgodnie z wymogami. Pozostała kwota jest na rachunku budżetu miasta, czyli na rachunku podstawowym. Oczywiście bieżące zobowiązania są również regulowane. Jeżeli pan radny będzie sobie życzył, taki wyciąg z dnia, z którego ta kwota na rachunek wpłynęła, mogę oczywiście wystarczyć. Skarbnik, czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że ja pani nie wierzy? Dziękuję, ale w tych pytaniach jest powątpiewanie. Raczej jest dążenie do szczegółów. Rozumiem, zaufanie polega na nieustannej kontroli. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania, interpelacje, wolne wnioski?